Kolejny odcinek serii Royal Trip High Five, no i prawdziwy Royal. Patrzcie, jaka E36 w kupę. O, i właściciel E36. Witamy w Białymstoku, siema. Cześć Maciek. Cześć, hej. Masz piękne czerwone sportowe auto, no. Dla mnie to jest to? Kultowe. Ja myślałem, że dzisiaj tym się przejedziemy, Audi A, R8. Nie dogadaliśmy. Okej, to ja jadę tym, ty jedziesz tym. Dobra, dogadani. W dzisiejszym materiale trochę bliżej poznacie Maćka, który również jest związany trochę z YouTube'em, ale przede wszystkim będziemy rozmawiać o... Chciałbym powiedzieć tych samochodach, ale raczej skupimy się na R8, bo to Royal Trip. Do BM-y możemy wrócić innym razem. I w sezonie wrócimy do BM-ki w takim razie. Witajcie w kolejnym odcinku Royal Trip High Five. Merry Christmas. No i generalnie... W Białymstoku tydzień temu jeździłem C63. Myślę, że było podobne, jeśli chodzi o dźwięk, głośność, to znaczy inny rodzaj dźwięku, ale tak samo głośny. Jezu, jakie to jest piękne. Zaraz się uspokoi, potrzebuję chwili. Ona nie jest rozgrzana, więc już stanie zeszło, trochę się uspokoiło, ale za chwilę jak wyjedziemy, to będzie grubiej. Jasne. Super, jedziemy. Ej, jakie ty masz specyficzne wnętrze? Sam miałem pewne wątpliwości co do tego wnętrza, a teraz już nie mam żadnych. Jestem bardzo zadowolony, że tak wybrałem. W sumie to namówiła mnie moja lepsza połowa, żeby takie wnętrze skonfigurować. Moim zdaniem to był strzał w dziesiątkę. Trochę się martwiłem, ale z drugiej strony pomyślałem, kurczę, wszystkie Ferrari, 9 na 10 Ferrari są czerwone i bardzo często są właśnie z jasnymi środkami i wygląda to dobrze, więc dlaczego nie miałoby to wyglądać dobrze w R8? Widzę, że tu pełen pakiet karbonowy. Tak, jest pełen rozszerzony pakiet karbonu wewnątrz, czyli wszystko, co się dało wewnątrz, jest karbonowe. To też była rzecz, nad którą się zastanawiałem, bo oczywiście można jakieś tam pakować aftermarketowe opcje, ale bałem się, jak będzie ze spasowaniem, z jakością tego wszystkiego, więc postanowiłem zrobić full karbon w środku, Alcantara na podsuficie. A to też nie jest jakby... To nie jest standard też. Standard, to jest tak, stacja. Tak, tak, tak. Okay. Jest granie Banga tutaj, zdaje się, z głośnikami w zagłówkach, tak jak w Roadsterach, też bardzo fajna opcja. Poważnie? Tak, tak, to też... O, to dobra opcja. No, gra całkiem przyzwoicie. Różnica między R8 a Huracanem jest coraz mniejsza. To jest mniej więcej 400 tysięcy z cennika, jeżeli weźmiemy po prostu sticker price, tak? Tak, mimo że to silnikowo i generalnie... To jest w ogóle to samo auto. Dokładnie. To jest 80% części, które te auto współdzielą. Jak rozbierasz Huracana, to na co drugiej części masz znaczek Audi. Tak. One są trochę inaczej zestrojone. R8 jest trochę bardziej komfortowo, ma trochę więcej... Wyprzedzę. Ma trochę więcej miejsca w środku, ma trochę taką... No bardziej nastawiona jest na komfort, tak? I to jest rzeczywiście zauważalne, odczuwalne. Nie ma tyle spektakularności w sobie, co ma Huracan. To w ogóle nie podlega dyskusji, moim zdaniem. Zabawa. Nie spodziewałbym się, że jest tak głośny. Trochę za bardzo chyba strzela, za dużo, nie? Czy ja wiem, mi się bardzo podoba. Brzmienie tego auta dla mnie to jest po prostu coś nie do podrobienia. No, jest, zrobiłeś to dobrze, zrobiłeś to dobrze. Rolnik! To jest technikum rolnicze, chłopaków. Fajnie, super. Stanęliśmy z Maćkiem w bardzo fajnym miejscu. Co to jest za miejsce? To jest pałacyk taki zabytkowy, który właśnie zaczyna być remontowany na Doilidach w Białymstoku. Zarobiście. No. Mamy też widownię, pozdro, techniku rolnicze. Maciek, skupmy się jednak na samochodzie. Tak jest. Chciałbym, żebyśmy dowiedzieli się razem z wami, drodzy widzowie, kilku informacji, co tu zostało przede wszystkim zmienione względem serii. To jest 221 R8 RWD, które już troszeczkę, jak widać pewnie na ujęciach, się zmieniło. Mamy tutaj customowe koła BC Forged, setup 20 cali z przodu, 20 na 12 cali z tyłu. Koła są zamówione pod to auto, więc wysunięte są maksymalnie jak się dało. Spasik jest zrobiony taki bardziej w stensowym klimacie, przy czym auto nie jest zglebione, bo niestety nie byłbym w stanie wjechać do garażu. Ale zobaczymy, mam na to jakiś pomysł, może z czasem. Dodatkowo wjechały karbony z firmy Capristo. Naprawdę petarda jakościowa, niestety mankamentem jest cena, ale myślę, że bardzo fajnie dopełniły to auto, zmieniły to auto. Mamy przedni splitter, mamy tylny dyfuzor. Za chwilę wjadą kolejne modyfikacje, to też się gdzieś tam będzie pojawiało. Poza tym mamy wydech od MG Motorsport, zmieniony, auto brzmi dużo lepiej, myślę, że teraz brzmi lepiej niż seryjne Huracany i to mówię z pełną odpowiedzialnością. No i mamy jeszcze tam małą magię od strony Sportmile, auto w tej chwili dmucha prawie 620 koni, więc...
jak na RWD podaje całkiem zdrowo. Jakie czasy 100-200, bo wiem, że u siebie w programie Miejskie liczyłeś? 6-1, 6-1, okay. Jeśli chodzi o 100-200, czyli urwaliśmy sekundę od serii. Będziesz planował jeszcze jakieś modyfikacje na sezon? Na pewno, czekam właśnie. Mechaniczne? Mechaniczne niekoniecznie, aczkolwiek może coś zrobimy z zawieszeniem. Mówię, myślę o tym, jest taki system z liftem przedniej osi, to rozważam. Na pewno pojawi się jeszcze tylne skrzydło, duże karbonowe w stylu GT4, na takich aluminiowych nóżkach będzie kozak, będzie ja dużo pierdziele. Więcej karbonu, cała komora silnika w karbon, więc jeszcze będzie dużo modyfikacji. Zarąbiście. A czemu czerwony? To był twój ulubiony kolor, czy to twoja kobieta wybrała? Po prostu uznałem, że to auto będzie dobrze wyglądało w tym kolorze, nigdy nie miałem czerwonego samochodu, teraz mam dwa, bo mam jeszcze 36. Tak. To są koła dwuczęściowe, skręcane, kute z firmy BC Forged, tak jak wspomniałem, zamówione pod to auto. Ja chciałem dwuczęściowe, dlatego że one po prostu wyglądają spektakularnie. Niestety są trochę cięższe niż monobloki, są też droższe niż monobloki, no ale umówmy się, na żywo naprawdę sam przyznasz, że wyglądają mega i urywają głowę. Ja generalnie jestem bardzo dużym fanem złotych felg na aucie, ale w specyficznych kolorach samochodu. Generalnie nie wiedziałem, dopóki nie zobaczyłem na żywo tego auta, nie wiedziałem, czy złoty z czerwonym pasuje, bo ja taki, jeśli chodzi o złote felgi, najlepszy mecz to jest moim zdaniem fiolet. I wyobraź sobie swoją 911 fioletową, tak, ze złotymi felgami, no dla mnie to jest majstersztyk. Jeszcze chciałem zabrać was do tyłu i spytać Maćka przy okazji, bo zobaczcie, wysunął nam się ten fabryczny spoiler, nie wiem czy to lotka, czy spoiler, jak to można taki nazwać. Mały spoilerek, tak. Takie coś wysuwane, takie malutkie. Chciałem cię spytać, co się stanie z tą częścią, jeśli tu wleci spoiler, to znaczy on będzie zablokowany, nie wiem, jakiś bezpiecznik? Ten spoiler zostanie w ogóle zdemontowany, a okay. W jego miejsce cały mechanizm otwierania spoilera zostanie zdemontowany, a w jego miejsce wjedzie taka blenda, która jest oryginalna, to pochodzi z wersji Performance, która ma fabryczny taki niski spoiler. I tam przez te otwory, w które wchodzi spoiler, jasne, wejdą nóżki do mocowania tego dużego skrzydła, ale będzie mocowane do ramy, więc będzie to zrobione zgodnie ze sztuką, a nie jakaś tam lipa pod tytułem wszystko się będzie chwiać i gibać. Duży jakiś spoiler, czy taki typowy do R8? Bo jest duży, kilka R8. Duży, aczkolwiek nie taki przerysowany jak typowe GT3, ale naprawdę męski. Karbonowy dyfuzor również z tego pakietu, Capristo. To jest bardzo ciekawa firma, bo ona robi bardzo jakościowe rzeczy. Jak przyjrzymy się bliżej, chyba tutaj też, bo ty mi pokazywałeś z przodu, ale z tyłu zakładam, że też ten karbon jest perfekcyjnie wygląda bardzo, bardzo dobrze, tak, zrobiony i jest. Fantastyczne spasowanie, to jest w ogóle fenomenalne. Ja jeszcze nie spotkałem się z elementami do auta, które byłyby tak przygotowane, żeby pasowały fabryczne otwory, wszystkie zapinki, śruby, tam gdzie szło fabrycznie mocowanie. Tak samo jest Capristo. O Jezus! To jest przesada! Cały Białystok przyszedł. Jaki był twój pierwszy samochód? Pierwszy samochód to było, zdaje się, Renault Megane Coupé. To były gdzieś tam lata 2000, początek 2000 lat. To ile ty masz lat? Bliżej 40 niż 30, niestety. Ja pierdzielę. No, PESEL nie kłamie, niestety. Ja pierdzielę, jaki jestem szczyl młody. Nie, trochę mogę mówić na ty, czy już na pana? Możesz, oczywiście. Na pana to trzeba mieć wygląd i pieniądze. Przejazd. Renault Megane Coupé. Z dychawicznym silnikiem 1.6, 8-zaworowym, 90 koni. Ale 200 jeździło licznikowe, czy 200 nawet 5. Pomyślałbyś kiedyś, że od Renault Megane Coupé nie. Dojdziesz do 911? To, że w ogóle siedziłem w tym samochodzie, nawet gdybyś mi powiedział to 10 lat temu, to bym się złapał za głowę, a potem ze śmiechu stoczył pod stół i generalnie na tym się skończyła ta dyskusja. Nigdy nie myślałem, że spełnię aż takie marzenie, bo oczywiście ja marzenia zawsze miałem i uważam, że marzenia warto mieć, bo marzenia dają siłę, motywację, napęd taki, żeby działać, ale ja sobie zawsze marzyłem o rzeczach, które, powiedzmy, stopniowałem te marzenia, które gdzieś tam ciężką pracą, odpowiednim zaangażowaniem byłem w stanie te marzenia spełnić. I tak krok po kroku, powiedzmy, spełniałem kolejne marzenia, kolejne i R8 też jest kolejnym marzeniem. Ja nigdy nie myślałem, mając, nie wiem, 18 lat, że będę miał superkara, nie wiem, nie myślałem o helikopterach, o takich historiach, to w ogóle nie mój typ. Nie, tylko w ogóle mówię, że ja nigdy takich marzeń nie miałem. Okej, rozumiem. Marzyłem, jak miałem, nie wiem, motocykl, powiedzmy, za 5000, żeby mieć taki za 10, tak? Rozumiem. Tak sobie systematycznie te marzenia, no powiedzmy, poprawiałem. To stało się tak nagle, bum, coś ci w życiu wyszło zawodowo? Nie, czy no, mam swoje ciężka lata, praca i... ciężka praca. Okay. To nie jest tak, że człowiek pozwala sobie od razu na wszystko i spełnia od razu ja wszystkie marzenia. Ja powiem więcej, mam bardzo wielu znajomych, którzy, no umówmy się, są bardzo zamożnymi ludźmi, o wiele bardziej niż ja i żyją na naprawdę fantastycznym poziomie. I bardzo często to nie są ludzie szczęśliwi, ale nie dlatego, że coś się złego dzieje, tylko po prostu to jest wielka sztuka umieć się tym życiem cieszyć i potrafić się cieszyć każdą małą rzeczą. Yes!
pierdziele. Idę. To nigdy nie przestanie cieszyć i bawić. Rzadko kiedy dwóch gadatliwych facetów przestaje mówić, ale to są takie momenty właśnie. No to są takie dzisiaj warunki, których... sprawa. Ja normalnie mam bardzo dużo tego zaufania do tego samochodu i jestem w sumie zaskoczony tym, ile RWD ma trakcji. To jest w ogóle fenomenalna sprawa. Jeżeli ktoś jest, tak jak ja, przyzwyczajony do tego, jaką trakcję generuje auto z napędem na tył, ale z silnikiem z przodu, to jest kompletnie inny level. Tutaj nawet jak ja wyjeżdżam z garażu, warunki są normalne, jest sucho, jest tam powiedzmy te 10 stopni na plusie. Ja mam 95% czasu wyłączoną trakcję, bo ona mi bardziej przeszkadza niż pomaga. A auto klei, jest przewidywalne, jestem w stanie nad nim zapanować. Tak, ale zobacz też, że przez... Przepraszam? Przez tą ilość spędzonego czasu za manetką czy za kółkiem, ty nie jesteś typowym kierowcą. Takiego sportowego, nie znam cię, nie wiem jak jeździsz, wydaje mi się z tego co opowiadasz. Wiem, że masz w garażu bardzo ciekawy samochód, czerwoną E36, tak. Cudowne 2.8 po słapie, tak. W coupe. Jest też R8, to już tam trochę mniej ciekawe, wiadomo. Ale jakie ciekawe jeszcze auta, czy jakiekolwiek auta fajne takie masz w garażu? Wiesz do czego zmierzam. Wiem do czego zmierzasz. Mam jeszcze Daily, ale Daily to jest głównie auto mojej pani. Ja mam Daily swoje, takie dziwne, które już pokazywałem u siebie na kanale, czyli Rama, czyli wielkiego czołga. Ale mam jeszcze coś ciekawszego, a mianowicie Can-Am Maverick X3. A, okej. Okay. To jest takie wyczynowe buggy. No właśnie, to jest taki trochę samochód. Wyobraź sobie, że jeździłeś całe życie samochodami i nagle wsiadasz na motocykl i mówisz wow, to jest zupełnie coś nowego, nowe doznanie. I tak jest właśnie wsiadając do Mavericka. Jest wow, zupełnie inaczej, zupełnie coś nowego. Ten pojazd jest zdolny do rzeczy, które normalnym ludziom nie mieszczą się w głowie. Naprawdę trzeba bardzo pojeździć dużo i oswoić się z tym, żeby przestawić psychikę, co on potrafi wybrać, co on potrafi przejechać, co on potrafi przejść. No bo tam zawieszenie, silnik, relacja wagi do mocy jest po prostu mind-blowing. To jest kosmos, to jest po prostu pojazd, no mówię, pojazd kosmiczny. Można nim skakać, szaleć, latać, topić go w bagnie, robi wszystko. No. Mamy obstawy jak na Positive Ways, nie? Takie tłumy. Tak, tak. A to tylko? Tylko i aż biały stok. Nie masz ref limitera? Czego? Ref limitera. Nie masz. Zdjęty do odciny. Zarobiliście. To był duży problem. Ale to brzmi... Cudownie. Wczoraj dodałem film z McLarenem, nie kupiłem czekoladek. Dzisiaj musimy zjeść dwie, czyli ty i ja. Jemy z drugiego, tak? Tak, jemy, ja zjem McLarenka. A mi od razu jak mówisz o czekoladkach przypomina się Forrest Gump i ta scena słynna, w której rozmowa właśnie jest o życiu, tak? I że życie jest jak pudełko czekoladek. Mama Forresta tak mawiała. Nigdy nie wiesz, co ci się trafi. No, ciekawy jestem, jaki smak nam się trafi, czy w ogóle będą smakowe. Pojedziemy do jakiejś Biedry, do Lidla, do czegokolwiek. A jak Royal Trip, to tylko do Biedry. Wbrew pozorom nie, ale dzisiaj wyjątkowo. Mam nadzieję, że będą te czekoladki. Kalendarz kupiony. Można otwierać. I jeść. Mamy drugiego. O, wygląda jak prezencik. No. Zdrówko. Zdrówko. Koniec! Nawet nie wiem, kiedy ten dzień minął. Maciek, bardzo Ci dziękuję, bardzo szybko minął. Dziękuję Ci za to, że pokazałeś siebie i swój samochód. To był zaszczyt gościć na Twoim kanale i u Twoich widzów, bo to dla nich robimy. Umówiliśmy się poza kamerami, co teraz przypieczętujemy oficjalnie. Tak. Jeżeli dobijecie mu masę fajnych subskrypcji nowych, to zrobimy materiał z Maverickiem. Tak, zachwalałeś tylko tego. Jak tylko pogoda pozwoli, zapraszam serdecznie, więc zapraszam do siebie na kanał i za chwilę, mam nadzieję, widzimy się ponownie w kolejnym filmie. Myślę, że tak. Myślę, że dacie radę. Subskrybujcie również program High Five. I widzimy się już jutro w odcinku z Lambo Huracanem Performante w Olsztynie. Cześć, do zobaczenia.